Witam, przedstawiam damskie siodełko Specialized Aldia Comp w rozmiarze 155. Aldia, jak wszystkie siodełka Speca, korzysta z technologii Body Geometry, czyli kanału środkowego o specjalnym kształcie zapewniającym odpowiedni przepływ krwi w delikatnych miejscach. Jej skorupa wykonana jest z kompozytu i od spodu posiada mocowania do dedykowanych akcesoriów Specialized SWAT, jak taki zestaw kluczy czy uniwersalny uchwyt na najpotrzebniejsze rzeczy. Droższa odmiana comp różni się od zwykłej drążonymi, wzmocnionymi prętami ze stali chromo i prawdopodobnie jest wypełniona pianką innego poziomu, dlatego była sprzedawana z wyższymi modelami rowerów w stylu tego karbonowego Cirrusa. Dzięki temu jest dużo lżejsza niż seria i waży grubo poniżej 300 gramów. Specialized lubi wykorzystywać te same skorupy i zmienia tylko pokrycie. Tak jak w przypadku siodełek Bridge i Rivo, Aldia to bardziej komfortowa wersja Myfa. Linki do nich znajdziesz w prawym górnym rogu i opisie. Jednak w odróżnieniu od niego występowała tylko w tym jednym rozmiarze. Kolejną różnicą jest też pokrycie, które z mojego doświadczenia, a miałem już naprawdę sporo siodełek Speca, jest dość odporne na uszkodzenia i zużycie. Jeśli się o nie dba, uważa o co się opiera i nie podrze przy glebie, powinno posłużyć ładne parę lat. Rivo ma 270 mm długości, dzięki czemu prezentuje się zgrabnie i proporcjonalnie. Świetnie pasuje do rowerów fitness, gravel czy zwykłych górali. Ma szeroką i płaską tylną część, więc stanowi dobre podparcie, a duży i głęboki tunel środkowy gwarantuje, że nic nie będzie uciskać tam, gdzie nie powinno. Moja dziewczyna jeździ już drugi rok na Myfie Comp, który nie wykazuje żadnych oznak zmęczenia i jest z niego bardzo zadowolona. Dlatego moim zdaniem i ta wersja powinna podpasować dużej liczbie użytkowniczek. Oczywiście to tylko moja opinia i nie mogę tego w 100% zagwarantować, bo każdy ma trochę inną budowę. Dzięki za obejrzenie. Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało w komentarzach. A jeśli film Ci się podobał, zapraszam do stawienia łapki i zasubskrybowania mojego kanału, w którym nowe filmy publikuję w każdy poniedziałek i czwartek. Cześć!